Hej, witam wszystkich. Słuchajcie, jestem w Port Hope i to będzie następny odcinek typu sprzedawanie luta. Wcześniej pierwsza część, myślę, że to już tak poleci i będą wszystkie miejsca, w których będę profitować, to będę pokazywać, ile, co i jak. Tym razem poprzedni lód był zbanuty, tym razem będą to Wereliony, -1, -2, no czasami Asura, bossy z Werelionów oczywiście dziennie, Scarlet dziennie i chyba ze 2 razy lub 3, coś koło tego, był boss z Oberona. Także sprzedaż luta zaczniemy tutaj od Port Hope. Zaczynamy. Dobra. Jestem ciekaw, ile tego wypadnie. Powiem wam szczerze, że siedziałem praktycznie po 3 godziny dziennie. Tym razem w tym tygodniu, ten cały tydzień mi się udało. Wiadomo, że później dogram jeszcze po 10 Rashida, bo do niego też mam rzeczy. Ale to dokleję. Pewnie Ankrahmun przyspieszę. To nie. To przyjdzie z powrotem, bo to był Rashid. A Rashid za to daje o wiele więcej niż na markecie. Tu wrócimy do tego. I musimy teraz sprawdzić, gdzie ten diamencik. Ja go daję z powrotem, bo on idzie do nie Rashid, tylko do Yasira, którego nie mam, bo sprawdzałem. Może będzie po 10. To by było dobrze, bo wtedy by był cały lód razem z Rashidem. Dobra, to dajemy z powrotem. I biegniemy do ślicznotki. Aha, żeby nie było, bo ja... To nie tak. Jest 8 069 000. Zaokrągliłem do 800. Dobra, zaczynamy sprzedawanie. Czym on mi... Aha, teraz. Przyciskałem pojedynczo. Jezus Maria, co ja robię? Ja to wszystko kupiłem. Dobra. No nic, trudno. Jestem tylko ciekaw, ile się pozbyłem. O ja. No nic, lecimy z tym z powrotem. Pomyłka, trudno. Mój błąd. Ale już teraz tego nie wymarzę, prawda? Moje niedopatrzenie i... Tak to wyszło. Dobra. Lecimy tam. W pierwszym odcinku było, że z banuty -5 wyciągałem na tyle, że wystarczało na paka. Dobra, tu mamy wszystko. Nie tu. Tu mamy wszystko. Dobra, lecimy już do banku. To wpłacić. Kurde, co ja naciskam. Dobra. Jestem ciekaw, ile na tym straciłem, nie? No ale... okej. Okay. Oby niewiele. Lecimy do Ankrahmun. W Ankrahmun, Nah'Bob i oj, zapomniałem, jak on ma w ogóle. Nah'Bob. Zaraz zresztą będziemy widzieć. Harold. Dobrze, nie pamiętam. Jeśli chodzi raz na tydzień, to tak jest. Dobrze. To lecimy z tym tutaj. Więc ja załączę to. Zobaczymy wszystkie te. To nie. To wszystko idzie tam. Dobra, będziemy wpisywać, bo tak mi będzie o wiele lepiej. Titan nie, to idzie na pewno. Czyli już jest full. Dobrze, dolecimy do niego. Sprzedam ten pierwszy... No, Adaś wchodzi do góry. Sprzedam ten pierwsze podejście i pozwolę sobie to przyspieszyć, bo jednak nie będziemy tego oglądać. Więc od teraz zacznę, przyspieszę razy 3, skończę Ankrahmun i polecimy dalej. Więc przyspieszam. Dobra, słuchajcie, przyspieszyłem to, ale stwierdziłem, że nie będziecie oglądać, jak jeszcze tam 3 razy biegam. Więc to już jest sprzedany cały Blue Jean. Tak, jak widzicie. A teraz zajmiemy się wystawianiem rzeczy na market. Więc lecimy z tym. Robię to teraz, a to z tego powodu, że mamy 2 godziny jeszcze do 10:00 do SS-a, a po SS-ie będę już u Rashida. Także chcę to zrobić, żeby to było krótsze i... Dobra, bawmy się tutaj teraz. Tego już nie będę przewijał. A myślę, że już do tej godziny sprzeda się coś. Bo inaczej będę musiał wszystko podliczać i... Nie będę czekał. Co my tu mamy jeszcze? To jest Rashid. Ale mamy tu coś takiego. Armor. Dobra, moje. To też od razu pójdzie. To już nie. Dobra. Tower Shield. Jest tylko jeden. Helmet. Warrior. Też tylko jeden. Nie pamiętam. Chyba Rashid, ale dobra. Na razie to zostawię. Aha, Muki. Jak najbardziej. Dobra. Teraz jest tak. Nekro. Dwie. Spodnie, legi. Zrobię to tak. To już jest wszystko do... No, jakiś ornate, ale to już chyba będzie Rashid, wszystko Rashid. To jeszcze sprawdzimy, bo dokładnie nie pamiętam. Esrik. Esrik, tak. Ale my to sprzedamy na markecie. Tak, nie, to jest tutaj. Machniemy to na market. Jak to się nazywa? Saj. Nie pamiętam. Saj. Nie będę wymyślał. Cyklopedia. Dobra, Blade'a. Też można tutaj machnąć. Blade. Proszę bardzo. Tu mamy jeszcze Jansworda. Aha. Zobaczmy. Dobra, on idzie tutaj. Spokojnie się pozbędziemy tego. Jestem ciekaw, ile wyjdę, nie? A sprzedamy tu. Nie będę czekał. To przyjdzie do Yasira już. Dobra. To jest Grizzly Adams pewnie. Więc tu już mamy... Zapomniałem o tej magmie. Rashid. Albo market, a machnę to do Rashida, niech to pójdzie już tam. Słuchajcie, tu już mamy wszystko. To też pójdzie do Rashida. Więc ja już pobiegnę do niego. Tam się wyloguję. I będziemy widzieć się za 2 godzinki. To jeszcze tylko wpłacę, tak to zostawię. Będziemy się widzieć za 2 godzinki, czyli ja to już urywam i będziemy widzieć się u Rashida. I u Rashida sprzedamy resztę rzeczy i zobaczymy, ile zarobiłem na Lionach w tydzień. Więc na razie to utnę i spotykamy się u Rashida. Okej, witam ponownie. Jesteśmy u Rashida, więc teraz przyszedł czas na loot od niego. Więc nie czekamy. Buciki. Jeszcze się z draniem przywitam, bo żeby sprzedać. Okej. To mamy. To też. Zapomniałem, gdzie idą steel buty. Żeby też do niego? Tak. Dobra. To mamy z głowy. Armor. Jeden mamy z głowy. Jeszcze ten. No, jestem ciekaw, ile wyjdzie. Dobra. Buty gotowe, to gotowe. Legi. Legi. Dodamy to. Co teraz? Amulety. Jest tylko ten jeden magma. Co my tam mamy jeszcze? Aks jakiś. Spokojnie. Tak jest. A przypuszczam, że to też chyba idzie do niego. Aks. Tu mamy klaba. To też do niego. Medusa. A to już chyba ręcznie pójdzie, co? Dobra, najpierw to sprzedam, bo nie będę szukał miejsca. Tak chyba będzie najlepiej. Tak, faktycznie. A to już ręcznie przerzucę, nie będę szukał. Dobra. Świetnie. Kurde, trochę przewaliłem z tymi na początku. Że tak mnie... Dobra. U niego mamy spokój, tu już możemy iść. Możemy jeszcze zobaczyć, czy jest Yasir. A jeszcze można zobaczyć... Dobra. A jeszcze można zrobić... Co my tu mamy jeszcze? O. Poszło. To też jest do niego akurat. Dobra. Bo bym zapomniał. Właśnie. Co my tu jeszcze mamy? To. Jeszcze na market. Manę. Tylko to manę. Zobaczymy, ile to kosztuje na markecie. Bo ja wiem, że to po 125. Dobra, sprzedamy to za 110. Niech będzie. Proszę bardzo. Niech to leci. Ile tego mamy? Dobra, tu mamy 700, 800, 1,5 miliona. 1 580 000, ale tam zauważyłem, że my mamy jeszcze do sprzedania. Gdzie jesteś? Tak jest. To. Jeszcze Jalahar. Tam było 1,5 miliona, tak? Dobra, jeszcze skoczę do Jalahar. Jak to mamy sprzedać, to lecimy z tym. tak jak mówię, nie zawsze spędzałem 3 godziny na lajonach i to dziennie. Dobra. Okej. Okay. Tutaj. To będzie wszystko. Tak. Tylko te gemy. I na nich zakończymy. Jeszcze dalej. Witam Cię. Zawsze coś, prawda? Ale i tak jestem w plecy 700, bo te rzeczy, które kupiłem, mogłem je śmiało wystawić na markecie. A nie sprzedawać z powrotem Brazylowi tam w Port Hope. I to jest 700k. No trudno. Ale mniej więcej obraz będzie ile, co, jak. Sam jestem ciekaw w ogóle, nie? A tym bardziej, że nie wiadomo, czy to będziemy przeliczać jako... Wtedy był pak. Teraz też jako pak. PC poszło do góry. Teraz zmalało. Zobaczymy. Coś jeszcze mamy tutaj do... Nie. Nie. Dobra. Biegniemy już do siebie. Możemy zerknąć jeszcze, czy jest... Ale czy ja przypadkiem nie sprawdzałem? 2 godziny minęło, ja już nie pamiętam. Tak to jest. Sprawdzałem, tak? Pewnie, że sprawdzałem, dobra. Dobra, nie ma. Sprawdzałem, dobra, idziemy płacić pieniążki i zobaczymy, ile tego wyjdzie. Policzymy wszystko, co jest na markecie. Dodamy, a było 800. Było 800, tam jest, aha, market był 1,5 miliona, 1 580 000, tak? 1,5 miliona. 1,5 miliona market. Mamy 15,600, dodać te 1,580 000, 1 580 000, 16, 17, 18. Dobrze mówię? 16, 17, to będzie 17, 210, tak? 17 milionów 210, odjąć 800. Więc zarobiliśmy 900, bardzo mało. Już to jest po dodaniu 900, niecałe 10. Tak jak mówiłem, można było lepiej. Ale do tego były streamy, z tego co widzieliście przez ten tydzień, były streamy, a ja też nie byłem po 3 godziny dziennie, bo dobrze wiecie jak to jest, nie zawsze jest miejsce i czas. Ale ostatnio wyszedłem około 12, także jest dobrze, a 900 też się przyda. Możemy jeszcze zerknąć na TC. Czyli tak, 9800. No, tym razem wyszłoby 250. 9 800 000. Bardzo dużo. Także ja tu nic nie kupuję. Ja pieniążki zostawię. Tak jak widzieliście, zarobek dobry. Można by było wyciągnąć jeszcze te 3 miliony więcej. Tak, mówię, że tyle osiągnąłem. Więc i tak jest dobrze. 910. 9 110 000. Może być. Ja jestem zadowolony. Jeszcze niech się to tylko sprzeda na markecie. Ja jeszcze odbiorę daily. I to będzie wszystko. Także tu macie obraz tego, co się dzieje na Lionach. Bez spiny, bez niczego. I jeszcze co drugi dzień idzie level up. Myślę, że się podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę. Zostawcie suba, ci co jeszcze nie zostawili. Szacunek. Pozdrawiam. Do następnego. Hej.